W sprawie takiej jak przedstawiona na filmie zastanawiamy się, czy bandyta drogowy ma znajomości w sądzie, czy może sędzia pomylił się z powołaniem. To, co robi, nie jest dobre dla społeczeństwa, to tak jakby napluć w twarz wszystkim, którym zależy na bezpieczeństwie na drodze. Z takimi sądami nie dziwi nas podejście policji do wykroczeń drogowych. Państwo z dykty i kartonu. Kierowca BMW jedzie autostradą z prędkością znacznie wyższą niż dozwolona, dojeżdża do zderzaka autora nagrania, a następnie wyprzedza i celowo próbuje narazić ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Numer alarmu 12. Proszę czekać. Emergency number 112. Please hold on the line. Numer alarmu 112. Autor nagrania dowiedział się, że jeżeli agresywny kierowca odjechał i nic już mu nie zagraża, to nie powinien dzwonić pod numer 112, tylko powinien zgłosić zdarzenie na komisariacie policji. Nie macie co liczyć, że policja będzie łapać wariatów na gorącym uczynku. Zdarzenie zostało zgłoszone na stop agresji drogowej, a autor złożył zeznania u dzielnicowego. Policjant zajmujący się sprawą poinformował telefonicznie, że kierowca BMW nie stawił się na żadne wezwanie, dlatego sprawa została przekazana do sądu w Zgierzu. Sąd w Zgierzu rozpatrzył sprawę bez udziału stron. Kierujący samochodem marki BMW nie zachował należytej ostrożności w ten sposób, iż po wykonaniu manewru wyprzedzania zjechał z lewego pasa ruchu na prawy pas ruchu, po czym zaczął gwałtownie i bez uzasadnionego powodu hamować, czym zmusił pokrzywdzonego do gwałtownego hamowania, powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obwinionego uznaje za winnego popełnionego mu czynu i wymierza karę nagany. Zwalnia obwinionego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania. Najwyraźniej dla sędzi Marty Gross-Przygódzkiej nie stało się nic wielkiego. Mimo że bandyta drogowy olał policję i sąd, to sąd postanowił nie obciążać go nawet kosztami postępowania. Wszyscy złożyliśmy się na tą szopkę, jaką była nagana dla kierowcy, który mógł zabić niewinnych ludzi. Pani sędzia nie ma auta, ma tylko pożyczkę do spłacenia i ciepłą posadkę.